Autorska książka księdza Rafała Figla, Bitwa pod Wąsewem, była bohaterką spotkania, które odbyło się 25 kwietnia w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Autor poruszył temat I wojny światowej i toczących się bitwach na wschodnim froncie Polski. Jak sam zaznaczył, mało kto z nas wie, że bitwa pod Wąsewem w ogóle miała miejsce. Powodem, dla którego ksiądz Figiel poruszył ten temat, było przede wszystkim poznanie prawdy historycznej o walkach, które miały miejsce na tych terenach, a także zachowanie pamięci poległych w bitwie żołnierzy. Ta książka dotyczy walk toczonych w sierpniu 1915 roku na północno-wschodnim Mazowszu. Właściwie koniec lipca, początek sierpnia to jest element tak zwanej letniej ofensywy niemieckiej, która miała miejsce na tym terenie. No i dalej ktoś mówi, no niemieckiej, tak, więc co z tym naszym wkładem w to wszystko narodowym. Pojawił się również wątek osobisty. Pradziadek księdza Figla, Jan Figiel, był żołnierzem 225. Rezerwowego Pułku Piechoty Armii Niemieckiej. Zginął na froncie wschodnim 14 stycznia 1915 roku pod miejscowością Wola Szydłowska. Do dnia dzisiejszego nie odnaleziono miejsca jego pochówku. Rodzinie pozostało po nim tylko zdjęcie w mundurze w postaci pocztówki, którą wysłano do rodziny, gdy Jan Figiel zginął. Ksiądz opowiedział również o wielkim udziale Polaków w I wojnie światowej, którzy de facto nie walczyli w mundurach z orzełkiem, lecz byli rekrutowani do wojsk niemieckich i rosyjskich. Pewnym mankamentem tej książki jest to, że tutaj skupiam się właściwie na dokumentacji niemieckiej i na armii niemieckiej, dlatego że w ogóle to jest problem frontu wschodniego. Jeśli chodzi o front zachodni, czyli tam na pewno znamy takie nazwy, słyszeliśmy jak Verdun, to tam jest mnóstwo listów, dokumentów, pamiętników, dokumentacji zdjęciowej, dlatego że tam walczyli Anglicy, Amerykanie, Francuzi, Kanadyjczycy, którzy umieli czytać i pisać. Na zakończenie dyrektor biblioteki Elżbieta Chojnacka podziękowała księdzu za spotkanie. Ostrowscy miłośnicy historii mieli okazję kupić egzemplarz oraz zdobyć autograf.